Ahoj, w dzisiejszym odcinku zrobię obóz piratów pierwszy. Do niego będzie potrzebna siekiera lub pochodnia. Wszystko zależy, jakie będzie zadanie od zwiadowcy. W tym obozie jeszcze siekiera jest potrzebna do zwolnienia domków, co jest boss. Dobra, zaczynamy. Wchodzimy do tego obozu pierwszego. Wchodzimy. Tu jest zwiadowca. Pod piratko bandero. Obóz piratów pierwszy. Wskazówka. Znajdź w obozie pirackie flagi i podpal je pochodną. Zabij piratów 0 na 5, spal pirackie flagi 0 na 5, wykonaj szumlega wargę, wróć do zwiadowcy Jacka i bierzemy wtedy tuby, płótno żaglowe i broń. Dobra, lecimy. Musimy niego wziąć, przyjmij, śledź misję, dobra, lecimy. Palamy. Czasami trzeba zniszczyć sowa albo coś innego, widzi tutaj. Ja biorę najpotrzebniejsze rzeczy. Trzeba się zabić. Zbij ruch pierwszy. Tamte flagi. Przeszukujemy. Bierzemy siarkę. Kora. Spalamy piracką flagę. Bierzemy to. Lampę naftowe, mięso. Siarka. Weźmiemy też te sztabki. Lecimy. Już nie musimy spalać piratek flagów. Piracki flag, bo już mamy 5 na 5. Teraz mamy tylko zbiorów zabić. Tylko szulęgę pokonać. I taki zabiję, bo na punkty się liczą do rankingu. Silnego punktu. Teraz tylko musimy nam tego zabić. Idziemy. Trzeba ich jeszcze tutaj zabić ich. Idziemy. Tutaj będzie boss w domku. Tam moje siekiery są potrzebne. W dalszych poziomach obozów. Drugim, trzecim, czwartym. Właśnie tutaj beczki są potrzebne, dobra. Tutaj rozwalamy. Czasami jest tutaj głos, a czasami jest tam w środku tutaj. W tym większym pomieszczeniu. Widzicie, tutaj mamy do losowania. Koral. Były siarka. I lecimy tutaj. Rum wezmę. Tu wezmę rumianek. Chyba tyle będzie, dobra, teraz wracamy do zwiadowcy. Bierzemy nagrodę i zakończymy odcinek. Tu widzicie, 30, płótna żaglowego 5, prosta tuba, jedna nietypowa tuba i muszkiet wyspiarz, kategoria druga. Ukończ. Wykonano. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!